Cześć! Wraz z dzisiejszym odcinkiem otwieramy cykl biograficzny zawodników, którzy zapisali się w historii baseballu może niekoniecznie dobrą grą, ale za to wieloma innymi rzeczami. Na pierwszy ogień idzie Len Konek. Przyznam się wam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę historię, to pomimo całego jej tragizmu musiałem się uśmiechnąć. Jest tak abstrakcyjna i irracjonalna, że nie powstydziłby się jej nawet James Cameron, a sam Len Konek byłby murowanym kandydatem do nagrody Darwina. Zapraszam. W 1931 roku menadżer ówczesnej drużyny New York Giants, John McGrew, był tak oczarowany doniesieniami o świetnie zapowiadającym się drugobazowym z ekipy Louisville Cardinals, że sam postanowił zobaczyć go w akcji. Niestety zawiódł się. Stwierdził, że chłopak nie ma wystarczająco dobrych warunków, aby występować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wyjazd McGrewa nie poszedł jednak na marne. Zahaczając o Indianapolis, znalazł on kogoś, kto według niego wzmocni jego drużynę. Tą osobą miał być Len Konek. McGrew popełnił jednak podwójny błąd. Błąd numer jeden. Drugobazowym, z którego zrezygnował menadżer Giants, był Billy Herman. Hermana zatrudniła drużyna Chicago Cubs, a ten zapisał się na dobre w historii MLB. 10-krotnie wystąpił w meczu All-Star Game i został członkiem Baseball Hall of Fame. To była pierwsza pomyłka McGrewa. Drugą pomyłką był sam Len Konek, którego kariera była znacznie krótsza i koniec końców tragiczna. Len urodził się w Barrabool w stanie Wisconsin. Pracował wcześniej jako strażak, a że łapał się też innych ciężkich fizycznie prac, wyrobił w sobie siłę, która procentowała w baseballu. Len miał całkiem udane dwa pierwsze miesiące sezonu. 3 czerwca wstrząsnęła nim jednak nieoczekiwana wiadomość, że menadżer Giants John McGrew rezygnuje ze swojej funkcji z powodu problemów zdrowotnych. Jego miejsce zajął Bill Terry, który nie do końca był przekonany do Lena. Odesłał go do zespołu AA Jersey City, a po sezonie sprzedał do Buffalo Bisons. W drużynie Buffalo Len odrodził się na nowo. Świetna średnia odbić spowodowała, że drużyna Brooklyn Dodgers dała mu kolejną szansę w MLB. Tym razem zapolowy nie zawiódł. W 1934 roku Len był na pierwszym miejscu w ekipie Dodgers, jeśli chodzi o on-base percentage, współdzielił pierwsze miejsce w liczbie home runów i był drugi w średniej odbić. Praca z menadżerem Casey Stengelem procentowała i Konek bardzo poprawił również swoją defensywę. Tylko 2 błędy podczas 318 prób. Len wyznaczał właśnie nowe standardy w lidze. Nawet New York Times okrzyknął go nowym bohaterem. Nie trwało to jednak długo. Na wiosennym treningu Len pokazał się z wyraźną nadwagą, a jego testy wydolnościowe zostawiały wiele do życzenia. Coraz częściej trafiał na ławkę drużyny Dodgers. W końcu podziękowano zapolowemu, który jeszcze do niedawna był bohaterem. Podobny los spotkał zresztą dwójkę miotaczy Dodgers. Len Konek po raz kolejny nie wykorzystał szansy danej mu przez los. Trójka wygnańców miała zarezerwowany lot z St. Louis do Nowego Jorku z przesiadkami w Detroit i Chicago. Załamany Konek zaczął pić. Wsiadł na pokład samolotu z butelką whisky. Początkowo nic nie zapowiadało problemów. Podróż do Chicago przebiegła spokojnie. Gorzej było w drodze do Detroit. Gdy samolot znalazł się nad jeziorem Michigan, Len nie był w stanie usiedzieć w jednym miejscu. Zamiast tego spacerował po samolocie i głośno kłócił się z jednym z pasażerów. Stewardesa, która próbowała powstrzymać i uspokoić bejsbolistę, została przez niego przewrócona na podłogę. Po tej sytuacji dwóch pilotów wybiegło z kabiny i obezwładniło Lena. Jeden z nich został już z bejsbolistą i pilnował go do momentu, aż samolot wylądował w Detroit. Po wylądowaniu został wyrzucony z samolotu i piloci kazali mu szukać drogi do domu na własną rękę. Jego koledzy z drużyny ostatni raz widzieli go w poczekalni na lotnisku, gdzie Len smacznie spał. Obaj wsiedli do samolotu, który leciał już bezpośrednio do Nowego Jorku. Gdzieś po północy Konek obudził się. Zauważył pilota Williama Josepha Malquineya, który leciał do Nowego Jorku prywatnym samolotem należącym do piosenkarki Libby Holman i jej męża. Len wynegocjował z nim lot do Buffalo. Do pilota dołączył jeszcze spadochroniarz Irvin Davis, znany szerzej jako The Bat. Samolot wystartował, a Len zasiadł obok pilota. Stan upojenia sportowca dał jednak znać o sobie i zaczął kłócić się z pilotem. Po krótkich przepychankach został wyproszony z miejsca i przeniesiony na tylne siedzenie. Niechętnie bo niechętnie, ale Len zamienił się miejscami z Irvinem. W pewnym momencie zaczął dusić pilota. Irvin doskoczył do niego i zaczął go uspokajać. Skala konfliktu nasiliła się. Doszło w końcu do bójki. Irvin Davis i Len Konek zaczęli szarpać się na podłodze. Malquini desperacko próbował kontrolować maleńki samolot, który coraz bardziej kołysał się na boki. Davis, który fizycznie ustępował bejsboliście, zaczął wołać o pomoc. Sytuacja zrobiła się bardzo dramatyczna po tym, jak Len próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Musiałem podjąć decyzję. Tak tłumaczył policji całą sytuację pilot.
Musieliśmy coś zrobić z Kołnek, w przeciwnym wypadku cała nasza trójka by się rozbiła. Malquini, ciągle trzymając jedną rękę na sterach, drugą chwycił pokładową gaśnicę i zdzielił Lena w głowę. Uderzenie nie zrobiło zbyt dużego wrażenia na bejsboliście, który zbliżał się w stronę pilota. Ten uderzył więc ponownie. I kolejny raz. I kolejny. Potem jak Kołnek osunął się na podłogę, pilot nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. W końcu zobaczył światła i miejsce do lądowania w Toronto. Kiedy policja przyjechała na miejsce, znalazła ciało bejsbolisty z roztrzaskaną czaszką. Gdy szokująca wiadomość obiegła świat, drużyna Dodgers swój następny mecz przeciwko St. Louis zagrała w czarnych opaskach. Żona Kołnek wróciła z córką do domu w Wisconsin, a brat i ojciec zmarłego bejsbolisty wyruszyli do Toronto, aby odebrać ciało. Malquini i Davis zostali oskarżeni o morderstwo. Ława przysięgłych nie zastanawiała się jednak zbyt długo i uznała, że oskarżeni działali w samoobronie. Mężczyźni zostali zwolnieni, a sprawa została zamknięta. Nazwisko Lena często pojawiało się w prasie, ale te nawiązywały głównie do jego fantastycznej gry obronnej i jego rekordów. Len Kołnek miał warunki, aby zapisać się złotymi literami na kartach historii, jednak na własne życzenie tę szansę zaprzepaścił. Co ciekawe, nie był on uważany za zawodnika pijącego, a ludzie, którzy go znali, mieli o nim opinię grzecznego i kulturalnego. Niestety, Len po raz kolejny popełnił błąd, który tym razem kosztował go życie. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!